Coś się kończy, coś zaczyna i to nie... O, dobra. To był bardzo kiepski start tego filmu, przepraszam za to, ale tak, tytuł tego filmu to jest, że będzie koniec Grogesera, być może na jakiś czas na moim kanale i to jest sprawa na tym, że po prostu już nie pałam taką, no jakby to powiedzieć, takim gigazapałem do Grogesera, tak go klikam, że tak powiem, żeby go kliknąć. Prawie w ogóle udało mi się zapomnieć o daily, robiłem je dosłownie, w ogóle wstałem, robiłem, klikam, żeby nie stać tego streaka. No i jest nisko. Jeśli chodzi o rangę, to tutaj jak widzicie nie gram już rankedów od jakiegoś czasu, zostałem na stałej randze, no i to jest spowodowane tym, że po prostu jakoś straciłem totalnie ochotę. Także dzisiaj zagram ostatni po prostu daily challenge w tą cudowną niedzielę, którą spędzam sobie na uczelni, a raczej wracając z uczelni. Nie powiem, zaczęło mi się coraz więcej rzeczy mieszać, coraz takie mniejsze chęci do uczenia się tych rzeczy, bądź do pamiętania czułem. Także tutaj w tym wypadku po prostu stwierdzam, że no fajnie będzie, jak ja sobie będę tych daily klikał, być może coś sobie utrwalał, bądź nie, a po prostu zrobię sobie od tego przerwę. I teraz tak, ktoś by zaraz napisał, że przecież to jasne, gdzie jesteśmy, ponieważ w jednym z tych krajów jeżdżą po lewej, a jednym z tych krajów jeżdżą po prawej. I to byłoby prawdziwe, gdyby nie to, że gram to ja, a ja totalnie ten region, jeśli o prawo-lewo chodzi, to zaczął mi się tak mieszać, że ja obecnie, powiem szczerze, że nie wiem, gdzie jeżdżą tam po prawej, a gdzie jeżdżą tam po lewej. Jest to któryś kraj z tamtych? A was Kurangan Layu. O, to tyle mogę powiedzieć. Także dopóki nie zobaczę jakiegoś innego, być może więcej dającego mi kilometry na dżule? Dlaczego kilometry na dżule? Jakiegoś numeru drogi, czy coś takiego. No to może być ciężko, jeżeli nie zobaczę tutaj numeru drogi. Być może nazwy miejscowości, która byłaby jakaś większa i ewentualnie mi coś powiedziała. Jest słupek, jest to 91 na niebiesko, okej, tylko teraz tak, gdzie wy macie 91 na niebiesko? Tu macie jakiś dziwny, tak? Nie wiadomo, co tu w ogóle macie, okej, to nie wiem, ale chyba... Tu widziałem w ogóle, to jest 150, a 91 to jest ach. Ale Filipiny mi się nie wydaje, żeby jeździły po lewej stronie. A jak to wygląda tutaj? Tajlandia ma one na Kambodża. Nie, Kambodża ma zupełnie inne. Tajlandia i też inne oznaczenia. Oj, chociaż to jest ach. Aha, to jest znowu ach. Okej, okay. A jak wygląda Laos? Ej, Laos! Brzmi dobrze. Wiesz, jakby to nie chciało się nie bugować, to byłoby miło. Dobra, opatrzcie, co się dzieje z tym? Okej, okay, to jest 92. Jestem w dobrym kraju jeszcze, nie? Gdzie było to 92? Tutaj. Jest 92, dobra, kliknę tu. A to jednak... Były Filipiny? Dobra, w ogóle to nie działa, muszę odświeżyć tą grę, bo tutaj coś dziwne rzeczy dzieją. O, dobra, i się ładuje. I tu jest... Aha, 150. No okej, okay. To tak... No, nieciekawie, ale region świata, powiedzmy, dobrze. Dobra, to wygląda na Japonię. My się po lewej stronie poruszamy, jak się nie mylę. Omori, tak. Omori to Japonia, to z definicji. Gdzie było Omori? Tu tego nie będzie, może numerki będą? No, z numerami może być ciężko. Ja znajdę Omori. Albo Seta. 246. No, znalezienie numeru, no tutaj może być trudne. 293, stąd przeskakują te numery. Jak przybliżę, to już w ogóle jest porażka. 216, 254, 248. Jak to mogę trafić? 246. Także znalezienie 248 może być ciężkie. Ja wiem, że to jest okolice Tokio. No i miałem rację o dziwo tym razem, także tutaj chyba gratulacje dla mnie, być może. Przynajmniej na Japonii się głupio nie wywaliłem. Ale tu się wywalę. Samochód, sawanna, to jest akacje, to się chyba nazywało, te takie płaskie drzewa. Nie wiem, dawno w Minecrafta nie grałem. Bardzo zniszczony znak. No ogólnie te rzeczy powinny mi coś mówić. I jak się możecie domyśleć, to mi nie mówią, nie? Pastore. Dobra. Co tutaj mamy? Acrosanta, Elestoza. Nie wiem, Gana.
O nie, bo Senegal. Dobra, lecę dalej i... Ojojoj. No i to jest typowa pamięciówka, gdzie to mogłoby wystąpić. Taki widok. Oj, a co tutaj jest? No nie. Monako, dziękuję. Monako, czyli to jestem tu. Nie, bo tam. Chwila. Monako jest tu w ogóle, ja kliknąłem we Francję. Dobrze, jestem wystarczająco blisko. O, wow. Północ. Takie widoki i północ. Zbieram informacje. My tu mamy samochód. To świetnie. O, i jest język, czyli coś, co w sumie jest idealne do rozpoznania. Kilometr. Oj, to mało języka. A może więcej języka tu będzie? Czy to nie jest amerykański typ samochodu? Wydaje mi się, że jest. No... Jak przestrzelę, kurde, kontynent, to będzie śmiesznie. O, pierwszy pik był nawet lepszy. Ja nie przestrzeliłem kontynentu dzisiaj chyba żadnego. Chociaż tutaj, czy to jest Azja, to jest ocean... Nie wiem. Nie wiem. Ale nawet dobrze mi się poszło, także nie zakończę tej serii na ten czas z jakimś super failem. Jeszcze raz mówię, to nie jest koniec GeoGuessera na kanale ogólnie, po prostu potrzebuję przerwy. Czy ta przerwa potrwa do końca tego miesiąca, czy dłużej, to nie wiem. Także co, ja dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Zapraszam was na inny film na kanale, najprawdopodobniej teraz pojawi się więcej TFT. Być może pojawią się też nowe, inne serie. Ja dziękuję i na razie, hej pa. Cześć.